Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za pomoc, za ten pomost. W ciągu najbliższych 60 minut zajmiemy się trzema sprawami. Po pierwsze, skąd brać pieniądze na rozwój innowacji, nowoczesnych technologii, lub też skąd brać formy wsparcia, aby je rozwijać. Po drugie, zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, dlaczego w ogóle warto inwestować w nowoczesne technologie i w innowacje. A po trzecie, zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, co gremia naukowe, co uczelnie, startupy warto, aby robiły, by ich pomysły, ich projekty były wdrażane przez przemysł i przez biznes. Jak już wcześniej kolega wspomniał, na te pytania będą znajdywać odpowiedź nasi szanowni eksperci. I mam przyjemność przywitać panią Aleksandrę Szwed z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zapraszam panią. Proszę zająć miejsce. Jest z nami także pan dyrektor Mariusz Frankowski z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszam. Z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zaszczyciła nas pani Anna Rogowska, zastępca kanclerza do spraw rozwoju. Proszę bardzo. Pan prezes zarządu Pro Development, pan Łukasz Madej, reprezentuje także przestrzeń kreatywną. Zapraszam. Z Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii na te nasze pytania między innymi będzie odpowiadał także pan prezes Tomasz Tarczyński. Zapraszam pana. I z Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego pan prezes Michał Luczewski. Proszę państwa, postanowiliśmy, że na samym początku pan Mariusz Frankowski z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych opowie nam o tym, jakie dzisiaj dostępne są fundusze i jakie też, z jakich też funduszy do tej pory beneficjenci skorzystali. Zapraszam z tego miejsca, gdzie siedzimy, o takie krótkie wprowadzenie. Halo, dobrze, jest. Tak się składa, proszę państwa, że część mamy tutaj beneficjentów regionalnego programu, część, mam nadzieję, przyszłych potencjalnych beneficjentów nowego programu regionalnego. W ramach tych pieniędzy, które mieliśmy, my dzisiaj częściowo tylko mamy trzech przedstawicieli tych, którzy skorzystali z tych środków. Mieliśmy środki przeznaczone na infrastrukturę, wsparcie dla infrastruktury badawczo-rozwojowej i w ramach tych środków korzystały przede wszystkim uczelnie wyższe, instytuty naukowe na realizację swoich projektów. A drugi obszar, który można było skorzystać z tych środków, to był obszar wsparcia instytucji otoczenia biznesu. Dodatkowo miasto stołeczne Warszawa sama wyszło z dosyć ciekawym koncepcją, która miała zastąpić tą koncepcję, która funkcjonowała, mianowicie powstania parku technologicznego, tak zwanego technoportu na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zaproponowała stworzenie warszawskiej przestrzeni technologicznej. W ramach tej przestrzeni technologicznej powstały, dzisiaj są to dwa funkcjonujące, czy jeden funkcjonujący projekt, jeden, który jest realizowany, jeden, który jest w planach. Mówię o Centrum Przedsiębiorczości na Smolnej, czyli takim prężnym miejscu, gdzie spotykają się przedsiębiorcy, gdzie mamy też inkubator, gdzie można się spotkać, porozmawiać pomiędzy biznesem a administracją. Drugim centrum, które jest stworzone na Pradze, więc Centrum Kreatywności na ulicy Targowej, które jest w trakcie tworzenia, w trakcie realizacji.
i do przyszłego roku, czyli do końca do zamknięcia perspektywy powinno powstać. I ostatnie centrum innowacyjności, które jest planowane na Filtrowej, o ile dobrze pamiętam. To był też jeden z projektów kluczowych. On niestety nie będzie mógł z przyczyn formalnych zrealizowanych być w tym okresie, ale zapewne miasto stołeczne będzie kontynuować w nowym okresie. Z drugiej strony to jest taki pomysł na to jednostki samorządu terytorialnego, jak wspierać przedsiębiorczość, poza tym, że Warszawa ogłosiła się miastem startupów. Drugi pomysł, troszeczkę inny, to Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Jako przykład takiej współpracy dużego biznesu, a więc największej polskiej firmy, a więc Orlenu, z miastem, też z administracją, z miastem Płock, bo Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny to 50% udziału w Orlenu, 50% miasta Płock. Po latach dyskusji wreszcie udało się ten projekt, który był zakładany początkowo większy, doprowadzić do końca. Dzisiaj mamy Centrum Usług Korporacyjnych. Za chwilę będziemy mieli również laboratoria centralne, a więc i mamy dosyć pokaźne, o tym na pewno pan prezes będzie mówił, strefy inwestycyjne przeznaczone dla przedsiębiorców, zbudowane jeszcze w poprzednim okresie programowania. No i Politechnika Warszawska, czyli z kolei instytucja naukowa, uczelnia wyższa, największa uczelnia techniczna w Polsce, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, które uzupełnia albo jest komplementarne również do innego projektu realizowanego z funduszy unijnych, a więc do CESAMAT-u. Jedne i drugie centra teraz powstają. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii nakierunkowane na, w znacznym stopniu na sektor naukowy, ale tak naprawdę na wykorzystanie wewnętrznego potencjału Politechniki. Więc tak naprawdę trzy różne filozofie. No i Radomskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, możliwość przyszłego wykorzystania potencjału Radomia, a więc tego, co się dzisiaj dzieje w subregionie radomskim, czyli chociażby tego, że Polska Grupa Zbrojeniowa i Centrum Zarządzania Polskiej Grupy Zbrojeniowej znajduje się w Radomiu, że mamy nową fabrykę Łucznika, prężnie rozwijający się klaster maszynowy, który można jak najbardziej wykorzystać, więc pewna szansa na rozwój tego subregionu również w synergii z tymi pozostałymi inicjatywami. No i ostatnie, kreatywne Mazowsze czy przestrzeń kreatywna, więc pomysł na zagospodarowanie południowych przedmieść Warszawy. Myślę, że wszystkie te pięć inicjatyw, częściowo realizowanych, częściowo w realizacji, one doprowadzą do tego, że Mazowsze będzie mogło spokojnie, jest trochę obaw, że w nowym okresie programowania nie będziemy w stanie wykorzystać pieniędzy przeznaczonych na badanie, rozwój, innowacje. Myślę, że te pięć inicjatyw pozwoli na to, żebyśmy spokojnie te środki mogli zaabsorbować. Ja zresztą od jakiegoś czasu takie rozmowy prowadziłem, myślę, że będę proponował, żeby jako region powinniśmy stworzyć taki klaster instytucji otoczenia biznesu, czy bardziej klaster takich inicjatyw parkowych, które będą mogły, my będziemy kreować współpracę pomiędzy nimi, żeby lepiej te potencjały wykorzystać. W oparciu, jakie fundusze będą mogły teraz, w najbliższej perspektywie starać się podobne jak państwa instytucje, czy też mniejsze zespoły badawcze, czy startupy? Na jakie fundusze w najbliższej perspektywie można liczyć? Czyli tutaj cały czas my jesteśmy, pan marszałek o tym wspominał, ja też o tym mówiłem, proces negocjacji z komisją jest bardzo interesujący, to znaczy komisja wydawać by się mogło, że pewne sprawy zamyka, już do nich nie wraca, okazuje się, że jest inaczej. Więc tak naprawdę dopóki tego programu kompletnie nie zamkniemy, to w 100% nie będzie można powiedzieć na co. No ale oczywiście można wskazać te główne obszary, a więc na pewno innowacyjność, na pewno przedsiębiorczość. Na pewno wsparcie sektora B plus R z podziałem na wsparcie sektora B plus R w postaci instytucji naukowych, które już funkcjonują, czy instytucje naukowe, uczelni wyższych, a z drugiej strony wsparcie dla konsorcjów naukowo-przemysłowych, klastrów, które mają realizować projekty
badawczo-rozwojowe do etapu wdrożeniowego, czyli do pewnych linii pilotażowych. I drugi obszar, czyli istotny, czyli sama przedsiębiorczość, więc wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu na startupy, na tworzenie przestrzeni dla startupów, na tworzenie usług dla startupów, również dla startupów innowacyjnych, dla klastrów innowacyjnych. To jest cały ten obszar przedsiębiorczości, który również odrębnie będzie wspierany, na który jest bardzo duży nacisk. No i oprócz tego wsparcie inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw już istniejących, ono będzie prawdopodobnie w różnych formach udzielane, albo dotacyjnej, albo zwrotnej, czyli z większym wykorzystaniem funduszy zwrotnych, czy pożyczkowych, czy poręczeniowych, czy być może w różnych form mieszanych. To na pewno możemy powiedzieć. Natomiast czy to dzisiaj będzie, jaka to będzie dokładnie pula środków, trudno na te obszary dokładnie wskazać. Komisja jeszcze nam pewne elementy cały czas kwestionuje, próbuje argumentować inaczej niż my byśmy proponowali. Wraca, tak jak powiedziałem, do pewnych, nam się wydawało, zamkniętych tematów, i więc ten proces jest, że tak powiem, dosyć dynamiczny. No proszę Państwa, gdyby Państwo mogli się podzielić tymi swoimi doświadczeniami, z jakich funduszy Państwo skorzystali i do czego szczególnie te fundusze się Państwu przydały w Państwa projektach. Witam Państwa serdecznie. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Jeżeli chodzi o zadane pytanie, rozwój Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, można pokusić się o stwierdzenie, że rozpoczął się od możliwości pozyskania funduszy unijnych. I w tym zakresie, tak jak pan dyrektor Mariusz Frankowski wspomniał, był to niesamowity bodziec dla rozwoju naszego przedsięwzięcia. My jesteśmy dosyć specyficznym przedsięwzięciem, dlatego że Park Przemysłowo-Technologiczny, który jest spółką akcyjną, czyli od samego początku istnienia ma charakter komercyjny, a jednocześnie jesteśmy instytucją otoczenia biznesu, która ma też działalność misyjną, która oczywiście ma przyczynić się do zysku spółki, ale też mamy na celu działalność, tak jak powiedziałem, misyjną w kontekście wsparcia dla przedsiębiorczości, w zakresie ściągnięcia nowych inwestorów do miasta Płocka. I skorzystaliśmy przede wszystkim ze starej perspektywy finansowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz jeszcze z wcześniejszej perspektywy w kontekście pozyskania finansowania na uzbrojenie terenów inwestycyjnych plus zbudowanie naszego pierwszego centrum administracyjnego. W tym momencie kończymy naszą kluczową inwestycję, to jest projekt kluczowy województwa mazowieckiego w kontekście budowy centrum usług korporacyjnych, które zostało zbudowane. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam do Płocka do odwiedzenia nas w nowej siedzibie. Jest to biurowiec nowoczesnej klasy, biurowiec 9,5 tysiąca m2, gdzie mają siedzibę firmy z instytucji otoczenia biznesu, jak również firmy z outsourcingowe, firmy z grupy PKN Orlen. Generalnie to jest jedna z inwestycji, którą zakończyliśmy. W tym momencie jesteśmy na ukończeniu kolejnej inwestycji, to jest laboratorium centralne. To jest nasza perełka w kontekście tworzenia potencjału rozwojowego Polskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, gdyż jest to jedno z największych laboratoriów analitycznych w Polsce. W kontekście, można z tego co się orientujemy, to nawet pierwsza dziesiątka laboratoriów analitycznych w kontekście chemii w Europie, 180 digestoriów w jednym miejscu zlokalizowanych. Czyli bardzo, bardzo obszerny projekt. A jeśli chodzi o Radomskie Centrum Innowacji i Technologii, co szczególnego udało się dzięki tym środkom, czego się udało dokonać? Dzień dobry Państwu, Tomasz Tarczyński. Co się udało, no to jeszcze powiedzieć nie mogę, bo jeszcze z tych środków żeśmy nie korzystali. Ale już projekty na przyszły rok są w takiej najbliższej, widocznej perspektywie. Centrum druku 3D. Nasz projekt zakłada budowę parku naukowo-technologicznego w mieście Radom.
budowę tego parku w oparciu o istniejącą już infrastrukturę. Infrastrukturę, pan dyrektor Frankowski mówił o nowej siedzibie Łucznika. My planujemy nasz park budować dokładnie w starej siedzibie Fabryki Broni Łucznik. To jest taki bardzo zasłużony dla Radomia i wręcz historyczny budynek w centrum miasta. I budowa tego parku w naszych założeniach całego naszego projektu opiera się właśnie o wykorzystanie pieniędzy unijnych, więc o tych doświadczeniach z wykorzystania tych środków będę pewnie mógł nieco więcej powiedzieć przy okazji może 8 albo 9 Forum Rozwoju Mazowsza. Dzisiaj jest troszeczkę na to, myślę, za wcześnie. Natomiast oczywiście liczymy na te pieniądze, liczymy na pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wierzymy, że dzięki tym pieniądzom uda się tą infrastrukturę, niezbędną infrastrukturę dla funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu zbudować. Na dzisiaj koncentrujemy się raczej na różnych innych projektach, na wypracowaniu tego, co w tym parku powinno się w przyszłości docelowo znaleźć, więc jakby korzystamy ze środków własnych, w związku z czym to... Więc to jeszcze przyszłość, nie jestem najlepszym adresatem tego pytania, na ten moment oczywiście. A w przestrzeni kreatywnej, co udało się osiągnąć dzięki tym funduszom i z czego takiego mogą korzystać inni beneficjenci, być może w tej najbliższej perspektywie? My także jesteśmy na etapie przygotowania inwestycji, choć korzystamy już częściowo ze wsparcia środków unijnych, wprawdzie nie regionalnych, tylko parpowskich, w obszarze przygotowania całego modelu funkcjonowania. Tak? Przez to, że my pracujemy głównie na pieniądzach komercyjnych, to co dla nas jest istotne w modelu naszych przedsięwzięć, jest to, żeby one może w dłuższej perspektywie, ale wychodziły in plus, były projektami dochodowymi. Tak? To, co często było w obrębie tego typu przedsięwzięć w starej perspektywie, one były gdzieś na graniczu pomocy publicznej i tak naprawdę głównym źródłem finansowania i bytu były środki unijne. Tak? My staramy się do tego podejść trochę inaczej. Tak? Stworzyć model biznesowy, do którego będziemy przekonani pod względem jego kosztów i przychodów, czyli po prostu zrobimy sensownie działające przedsięwzięcie. I lukę finansową, którą będziemy mieli w tym przedsięwzięciu, ponieważ no, ona dotyczy innowacji, dotyczy branż o wyższym ryzyku, dotyczy części usług, których nie jesteśmy w stanie oferować w normalnych warunkach ich produkcji, o te środki będziemy aplikować o współfinansowanie. Tak? Ale na dzisiaj najważniejsza jest tak naprawdę dla nas merytoryka, współpraca z partnerami i to, że możemy nie na etapie po podpisaniu umowy, tylko teraz, gdy mamy zdecydowanie pełną elastyczność tak naprawdę, możemy zastanawiać się, jak to zrobić. Tak? Dlatego prowadzimy badania i tu rozwiązań polskich i zagranicznych w tym obszarze, żeby mieć po prostu pewność, że gdy przejdziemy do etapu budowy, nie strzelamy dziurą w płot. Tak? I to, co robimy, będzie miało swoje zapotrzebowanie ze strony rynku, tak? Czyli biznesu, który w naszym przypadku jest różny. Tak? To jest, nasze przedsięwzięcie ma charakter jakby grupa docelowa jest bardzo szeroka, tak? od środowisk akademickich, biznesów typu spin-offowych, ale to, co jest także ważne, to żeby w całym naszym projekcie uczestniczył dojrzały biznes, bo my uważamy, że z kolei ich partycypacja w projektach ze startupami, z uczelniami daje większą wartość dodaną, tak? Daje to doświadczenie, które wynika z prowadzenia biznesu. Tak? I to jest naprawdę to, na czym się w tej chwili głównie, na czym się skupiamy. Tak? To tak po kolei jeszcze, jakbyśmy zapytali doświadczenia Politechniki, jeśli chodzi o tę ostatnią perspektywę i o to, co dla Państwa może być cenne w tej najbliższej perspektywie środków unijnych. Jeśli miałabym powiedzieć o projektach i korzyściach, które nasza uczelnia odniosła dzięki tej perspektywie finansowej, pewnie musiałabym Państwu zająć cały panel. Nasza uczelnia realizuje około 60-70 projektów równolegle z funduszy strukturalnych. Są to projekty o bardzo różnym zakresie i skali. Oczywiście od bardzo dużych projektów inwestycyjnych, wspomniany przez pana dyrektora Frankowskiego, Cezamat, czy
znacznie jednak mniejsze finansowo Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przez projekty badawcze, ambitne projekty badawcze z budżetem też kilkudziesięciomilionowym, po oczywiście też działania w obszarze miękkim, kształcenie, staże dla studentów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi konkretnie już o projekt Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, to oczywiście tutaj otrzymaliśmy przede wszystkim środki finansowe na infrastrukturę. I te środki w taki sposób przeznaczamy. Jest to projekt z budżetem około 74 milionów złotych. Nasza inwestycja jeszcze trwa, skończy się w przyszłym roku. Planujemy otwarcie wrzesień, październik przyszłego roku centrum. Ale oczywiście ta infrastruktura to jest jedno, drugie to równolegle pracujemy nad koncepcją merytoryczną funkcjonowania Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. I tu powiem szczerze, że bardzo się uśmiechamy zarówno do pana marszałka, jak i szerzej, i do miasta też. Liczymy na współpracę w nowej perspektywie finansowej. Uśmiechamy się też w drugą stronę, to znaczy uśmiechamy się również do przedsiębiorców. To znaczy tak, to o czym pan marszałek powiedział w swojej prezentacji, innowacyjność i przedsiębiorczość będzie jednym z kluczowych elementów wsparcia w nowej perspektywie. Liczymy, że te pieniądze właśnie pozwolą nam rozwijać koncepcje, które teraz planujemy. Akurat w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, to jest projekt komplementarny do dużego projektu badawczego CEZAMAT, planujemy skupić się na trochę innym obszarze, to znaczy chcemy tutaj pobudzać się, rozwijać przedsiębiorczość akademicką, zwiększyć udział studentów w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań powstających na uczelni. Zresztą wiemy, to bardzo często powtarza nasz pan rektor Magnificencja, tak naprawdę to młodzi ludzie są kreatywni, otwarci, pełni pomysłów i chcemy z tego skorzystać. Dobrze, żeby młodzi ludzie korzystali. Z czego w Warszawie będą mogli korzystać młodzi ludzie, lub może inaczej, na co liczy Warszawa w tej najbliższej perspektywie? Warszawa czuje się troszeczkę też gospodarzem tego wszystkiego, co u nas się dzieje. My tak bardziej szeroko patrzymy, więc myślę, że te nasze projekty to jest tylko uzupełnienie tego wszystkiego, co się dzieje. Więc przede wszystkim patrzymy na to, jak rozwijają się podmioty, typu na przykład uczelnie wyższe. I już wiemy, tutaj pan dyrektor Frankowski powiedział o naszym centrum Smolna, które już działa bardzo prężnie i jest dedykowane dla nie tylko młodych, ale pewnie młodych przedsiębiorców stażem. Myślę, że możemy tutaj, patrząc na to wszystko, mówić o projektach, które chcielibyśmy pozyskać właśnie dla tej grupy docelowej w przyszłej perspektywie. Na pewno jeśli chodzi o Centrum Kreatywności, które właśnie budujemy, to jest kolejna grupa docelowa, chcielibyśmy, aby to centrum żyło, też było w jakiś sposób nie tylko infrastrukturą, ale wewnętrznym potencjałem miasta. I tutaj też pewnie będziemy próbować zdobywać projekty nie zawsze sami, bo są partnerzy, którzy dużo lepiej czasami robią zadania, które my byśmy chcieli im powierzyć. Natomiast muszę się odnieść do jednej rzeczy. Pan dyrektor powiedział, że w ramach warszawskiej przestrzeni technologicznej budujemy 3 centra. Powiem więcej, budujemy więcej tych centrów nie zawsze swoimi rękoma, bo trzeba pamiętać, że chociażby CIT jest w ramach właśnie tej wspólnej idei, która w mieście jako takim, nie w Urzędzie Miasta, tylko w mieście została zawiązana. Wszyscy, którzy mają ochotę, brandują warszawską przestrzenią technologiczną, również swoje miejsca i tam wiemy, że każdy, kto przyjdzie ze środowiska czy nauki, czy biznesu, czuje się jak u siebie. Generalnie wspólnie podjęliśmy taką decyzję i właśnie tak się dzieje, dlatego miejsce Politechniki jest pierwszym, najszybciej otwieranym takim miejscem. Smolna jest już otwarta i też jakby służy wszystkim naszym partnerom, więc pewnie będziemy uzupełniać to wszystko, co już mamy. Natomiast chcemy również tak zwane miękkie projekty pozyskać, ponieważ wiemy, że to my odpowiadamy za przygotowanie tych młodych ludzi, którzy trafią później na uczelnie, więc chcemy już ich przygotowywać do tego, żeby te postawy proprzedsiębiorcze były w jakiś sposób ukształtowane, żeby łatwiej kolejnym szczeblom rozwoju mogli również wykorzystywać swoje doświadczenie i wiedzę ci młodzi ludzie, którzy przyjdą na uczelnie
a którzy potem trafią do takich centrów jak nasze, a potem mam nadzieję trafią do parków technologicznych państwa i jakby cały ten ekosystem nasz wspólny rozwinie się ładnie i spójnie. I cały ten system zadziała. Proszę Państwa, mamy takie przed sobą pytanie, dlaczego w ogóle warto inwestować w innowacyjne technologie i przedsiębiorczość. Gdyby Państwo mogli podzielić się swoim punktem widzenia, co dzisiaj, kiedy patrzymy na naszą gospodarkę na najbliższych kilka lat, co jest szczególnie ważne, co jest taką przyczyną, powodem, dla którego powinniśmy w te technologie inwestować? Może zgłoszę się pierwsza do odpowiedzi. Powiem tak. Wydaje się, że odpowiedź jest dość oczywista. Znaczy, co tworzy, wydaje się. Co tworzy przewagę w każdej skali na rynku, ale przewagę również gospodarki. Tak naprawdę tylko wtedy mamy szansę być partnerem dla innych, jeżeli będziemy opierać się o wysokie technologie i zaawansowane rozwiązania, a nie tylko w sposób prostotwórczy powielać rozwiązania wypracowane gdzieś indziej. One nie zawsze są do końca przystające do warunków, które panują u nas. Dlaczego akurat może teraz tu będąc na forum dotyczącym Mazowsza, to chyba warto się znowu odwołać do słów, które dzisiaj już padły. Dlaczego warto akurat na Mazowszu? Bo mamy tutaj świetny potencjał, po pierwsze intelektualny, po drugie infrastrukturalny, a po trzecie jeszcze mamy nową perspektywę i możliwości korzystania ze środków. Oczywiście myślimy, ja mówię, że my się uśmiechamy, ale my się nie tylko uśmiechamy, tylko coraz bardziej myślimy o tym, że oczywiście jaka jest szansa na powodzenie takich projektów jak nasze. One tak naprawdę nie mają szansy stuprocentowego szybkiego zwrotu wyłącznie przy finansowaniu ze środków prywatnych. One muszą być inżynierią finansową środków prywatnych i publicznych z zaangażowaniem samorządów, bo tylko wtedy to się może tak naprawdę udać i to jest perspektywa na parę lat. Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie dotyczące innowacyjności i dlaczego warto iść w stronę innowacyjności, myślę, że warto zauważyć taką też oczywistość, którą wspomniała Pani z Politechniki Warszawskiej, ale ja postaram się pokazać jeszcze jeden kierunek, dlaczego my jako firmy z Polski, z Mazowsza powinniśmy iść w kierunku innowacyjności. Ostatnie wydarzenia sprzed kilku miesięcy, zmieniająca się sytuacja geopolityczna kraju, to wszystko stwarza, powoduje, że też powinniśmy mieć inne spojrzenie na naszą rzeczywistość, na to, że oprócz tego, że nasze firmy nasze firmy oczywiście się rozwijają, ale bardzo często, tak jak tutaj Pani z Politechniki wspomniała, opierają się na technologiach zapożyczonych, na technologiach, które tak naprawdę są technologiami już często 2, 3, 4 lata do tyłu w stosunku do innych krajów. Jeżeli mamy budować własne przewagi konkurencyjne, własną pozycję na rynku międzynarodowym, tworzyć szanse dla rozwoju polskich firm, to nie ma wyjścia, my musimy iść w kierunku innowacyjności i powiem szczerze, że dla niektórych przedsiębiorców jest to jeszcze hasło magiczne. Jeszcze parę lat temu innowacyjność była hasłem mało rozumianym, ale powiem szczerze, chyba rzeczywistość, moim zdaniem rzeczywistość nadąża. To, co robimy my jako Polski Park Przemysłowo-Technologiczny, jako Mazowiecki Klaster Chemiczny, razem z Agencją Rozwoju Mazowsza, jeżdżąc po całym województwie, spotykając się z przedsiębiorcami, widzimy, że polskie przedsiębiorstwa już w tym kierunku zaczynają iść. Jedyne co, to potrzebują właśnie pomocy, wsparcia, funduszy unijnych oraz takich instytucji jak parki przemysłowo-technologiczne, jak inne instytucje otoczenia biznesu, które pomogą im wdrożyć się w innowacyjność, pomogą im zidentyfikować swoje potrzeby rozwojowe i ewentualnie pomogą znaleźć fundusze na realizację takich przedsięwzięć. Panie Tomaszu, Pana punkt widzenia, dlaczego warto? Dlaczego warto iść w kierunku innowacyjności? Na pewno dlatego, że
że technologie, wysokie technologie, innowacje, które są wprowadzane do przemysłu, one powodują, że te przedsięwzięcia biznesu, one się rozwijają. Kto nie inwestuje w nowe technologie, ten się nie rozwija po prostu. Stąd jakby warto patrzeć na i to z perspektywy bardziej, myślę, przedsiębiorców, na ten rozwój technologii, na innowacyjne podejście do swojego biznesu właśnie nie w perspektywie roku czy dwóch, ale w perspektywie długofalowej i patrzeć na ten rozwój właśnie poprzez rozwijanie i wdrażanie w swojej działalności rozwiązań wysokotechnologicznych. Myślę, że to jest jakby kluczowe. Bez takiego rozwoju, bez rozumienia tego w ten sposób, każda firma gdzieś w pewnym momencie dochodzi do ściany i ten rozwój nie jest możliwy. Dlatego jakby warto o tym pamiętać wtedy, kiedy sprawy w firmie idą dobrze, kiedy firma się rozwija, kiedy ma pieniądze przede wszystkim na to, żeby w te innowacje inwestować, wtedy o tym myśleć i wtedy w tych technologiach i w tą innowacyjność inwestować pieniądze. Pytanie jest tak naprawdę, myślę, powinno być troszeczkę inaczej postawione, jak tą innowacyjność definiować, bo od tego należałoby pewnie wyjść. I myślę, że największą polską bolączką, o czym już tutaj któryś z moich przedmówców powiedział, jest to, że często tą technologię kupujemy gdzieś za granicą i technologię, którą też ktoś kiedyś wymyślił, kiedyś opracował. Warto, żeby te technologie powstawały w kraju, żeby bazować na tych rozwiązaniach, które w Polsce się wytwarzają. One nie są w żadnej mierze ani gorsze, często nawet lepsze. Natomiast gdzieś tkwi jakaś pułapka, że tych technologii nie ma de facto dostępnych na rynku, bo one są wytwarzane, one powstają, natomiast tak, żeby je wdrożyć bezpośrednio w działalność biznesową, tego brakuje. Ja mam takie, moje doświadczenia zawodowe są takie, że ja po różnych stronach barykady siedziałem w swojej zawodowej przygodzie i wiem, że to jest bardzo trudne. Łatwiej jest kupić maszynę, która już u kogoś gdzieś tam za granicą pracuje i przynosi przychody, niż myśleć o tej innowacyjności w takim rozumieniu, że zróbmy coś z polskim instytutem, z polską uczelnią, bo na to po prostu nie ma czasu. Nie ma czasu. Rynek i taka rzeczywistość biznesowa jest taka, że nie ma na to miejsca. I myślę, że gdzieś też i rola parków naukowo-technologicznych i jednostek otoczenia biznesu jest taka, żeby ten rozwój stymulować i te dwa światy łączyć. Jak to zrobić? No to pewnie byśmy tutaj nie siedzieli, gdyby było wiadomo, jak to zrobić. Nie ma jednej dobrej recepty. No, trzeba wyjść od tych definicji, wyjść od tego, co jest tak naprawdę istotne, co ten rozwój stymuluje i jakby z jasno określonym celem iść do przodu. Jak Państwo wspominają o takich nowoczesnych technologiach, Pan wspomina także o tym, że są technologie, pomysły, projekty wcale nie gorsze niż te światowe, to jakbyśmy mogli powiedzieć, co w ciągu najbliższych kilku lat będzie taką technologią, w którą, taką dziedziną, branżą, w którą warto inwestować, bo to jest ta technologia w tej krótkiej perspektywie przyszłości. Jakie to dziedziny? A żeby to ktoś wiedział teraz tak naprawdę. Gdyby tak ktoś wiedział, ale spróbujmy. Znaczy, można by było powiedzieć, znaczy, jeszcze wracając do tego pytania, dlaczego musimy inwestować, ja powiem z punktu widzenia funduszowego, bo tyle nabudowaliśmy, że teraz musimy coś z tym zrobić. I trzeba to po prostu wykorzystać, bo jakbyśmy spojrzeli na samym poziomie samego miasta stołecznego Warszawy czy Mazowsza szerzej, ile mamy instytucji i ile infrastruktury powstało, ile nowoczesnych laboratoriów mamy, bo jest jeszcze CENT, jest CEPT, będzie CEZAMAT, CIT i tak dalej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych ze swoimi projektami i tak dalej, tego można by wymieniać naprawdę bardzo dużo, więc
tak naprawdę ta infrastruktura dzisiaj wymusza na nas, żebyśmy zaczęli na niej pracować wreszcie, bo wreszcie będziemy mieli nowoczesne laboratoria na miarę naprawdę nie do powstydzenia się przed Europą czy światem. Także wreszcie naukowcy. To do czego wykorzystać te laboratoria? Do jakich teraz, technologii? Znaczy, najprościej też mógłbym z drugiej strony powiedzieć, no mamy grafen, tak? Budujemy zresztą jednym z kolejnych projektów, tutaj na ten temat nie mówimy, nie ma przedstawiciela, ale Instytut Technologii i Materiałów Elektronicznych i inwestycje w grafen, Agencja Rozwoju Przemysłu, która powołała spółkę wspólnie z Instytutem Technologii i Materiałów Elektronicznych, inaczej. Nanokarbon. Nanokarbon, tak. A to już spółka dzisiaj w portfelu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, tak, ad vocem. Ale czy spółka powołana z instytutem i jakby po to, żeby rozwijać technologie grafenowe. Ale już mówi się o tym, że grafen to jest, już są kolejne technologie, które wchodzą, więc no to jest bardzo trudne pytanie, jakby co inwestować. Być może na inwestować, jak kreatywne Mazowsze, właśnie w przestrzeń kreatywną, tak? W sektory kreatywne, w wykorzystanie potencjału ludzkiego, tego na terenie miasta w ciągu ostatnich czy dwóch, trzech lat na terenie Warszawy przede wszystkim, żeby zwrócić uwagę na ilość na przykład inicjatyw takich oddolnych, chociażby w postaci też różnego rodzaju targów z designem, z modą, gdzie mamy bardzo dużo młodych osób, które zajmują się szyciem, projektowaniem, tworzeniem ubiorów, ale też chociażby rzeczy czysto użytkowych. I to na przestrzeni ostatnich miesięcy można zobaczyć, że z regularnością co miesiąc, co dwa są, jak, co weekend jakieś eventy, które są organizowane, kierowane do tej grupy i one przyciągają bardzo, bardzo dużo osób i to jest też taki potencjał i przedsiębiorczości, i kreatywności, i innowacyjności. Może do spożytkowania. Pani Aleksandra Szwed, jaką pani widzi innowację, technologię, w którą w tych najbliższych latach warto inwestować? Myślę, że patrząc na ten potencjał, o którym mówił pan dyrektor Frankowski, to jesteśmy bogaci tym, co tak naprawdę właśnie mamy. Mamy olbrzymi kampus Ochota, do którego jeszcze dołączamy terytorialnie właśnie Cezamat i to są tak naprawdę połączenie biotechnologii z nanotechnologiami, z ICT i to jest olbrzymi potencjał zarówno jednostek badawczo-rozwojowych, jak i uczelni, jak i potencjał tak naprawdę administracyjny, bo naprawdę mocno się staramy w to włączyć wszyscy wspólnie. Mamy bardzo mocny potencjał, o którym tu już zostało wspomniane, VAT-u. To są olbrzymie tak naprawdę inwestycje, one może nie są tak bardzo powszechnie znane, bo bardzo często są to technologie obrony, tak, naszej, natomiast wiem, że wiele projektów już niedługo, bądź już, proszę mnie poprawić, ogląda również światło dzienne dla firm, które już mogą z nich korzystać, nie tylko są tajne. Więc ja myślę, że jeżeli popatrzymy na teren Warszawy, bo do tego mogę się tutaj odnieść, oczywiście Mazowsze jest jeszcze bogatsze, to myślę, że jest tak dużo obszarów, że każdy znajdzie dla siebie miejsce i będziemy naprawdę dużym, silnym regionem konkurencyjnym, jeśli wykorzystamy te wszystkie różne potencjały. Ja bym się nie skupiała na jednym czy dwóch, bo moglibyśmy stracić coś cennego. A moim wielkim marzeniem jest to, żeby to, o czym powiedział pan dyrektor, czyli to nasze wielkie zaplecze kreatywne na Mazowszu, nareszcie wykorzystywać również do wzbogacania i upiększania technologii. Co pani ma na myśli upiększania technologii, wzbogacania? No chciałabym, żeby ten potencjał, który drzemie w mieszkańcach naszego miasta, mógł być wykorzystany również do bardzo prozaicznych rzeczy, ale jakże potrzebnych, czyli powstaje, to jest taki coś, o czym często mówimy, powstaje chociażby sławetny respirator, który jest wielki, brzydki, niefunkcjonalny. Chcielibyśmy, żeby na przykład mógł powstać jakiś ładny, innowacyjny, designerski produkt, który chętnie stałby przy łóżkach pacjentów. Nie wiem, są na pewno różne tego typu rzeczy, które można by bardzo ładnie obudować i wykorzystać w ten sposób potencjał nasz. Potencjał. Proszę państwa, to po takim jednym faworycie, bardzo proszę, taka technologia, innowacja, która według państwa jest tą, w którą warto w ciągu najbliższych lat inwestować. Tak, poproszę
każdy z Państwa po jednym takim przykładzie, jednego faworyta. Myślę, że taką jednym z większych faworytów, jeżeli chodzi o rozwój kraju i naszego regionu i technologii, którymi są zainteresowane zarówno Polskie Partnerstwo Technologiczne, jak i instytuty naukowo-badawcze, to jest rozwój energetyki szeroko rozumianej od OZE po tak naprawdę magazyny energii i wszelkiego typu udoskonalenia służące wzrostowi potencjału energetycznego kraju. Dziękuję. Panie Tomaszu, Pana faworyt, technologia, innowacja? Radomskie Centrum Innowacji i Technologii wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu, jak już my sobie tak na gorąco myśleli właśnie w jakim kierunku i jakie technologie należałoby inwestować i co i jakie kierunki rozwijać, to żeśmy stwierdzili, może troszeczkę pod wpływem naszej agencyjnej obecności w Radomiu pod kątem druku 3D. Może nie jest to technologia najnowsza, bo ona gdzieś tam ktoś się wynalazł już dobrych kilkadziesiąt w tym momencie lat temu. Natomiast dzisiaj możliwości zastosowania druku 3D są tak ogromne, że wiele osób, firm, z którymi ja się kontaktuję, z którymi rozmawiam, oni stwierdzają jednogłośnie, że to jest technologia absolutnie rewolucyjna. To samo tyczy się pewnie grafenu, tu pan dyrektor mówi, natomiast w dalszym ciągu gdzieś pewnie istnieje problem, gdzie go wykorzystać i jak go wykorzystać, bo materiał sam w sobie jest wiadomo jaki, o jakich właściwościach. Natomiast problem jest tutaj, myślę, w opracowaniu takiej ścieżki i drogi do zastosowania tych innowacyjnych rozwiązań i to jest klucz. Dzisiaj druk 3D takie możliwości stwarza i myślę, że z naszej przynajmniej perspektywy jest to obszar, którym chcielibyśmy się zajmować, zajmujemy się i pewnie będziemy się zajmować. Panie Łukaszu? To jest, ja spróbuję tak trochę przekornie, tak? Zbierając informacje od początku. Pan marszałek mówił 25% PKB, nasz region, czyli mamy bogate firmy, które stać na wiele, a stosunkowo niewiele inwestują w szeroko rozumiane R&D, bo to widać po wynikach badań. Głównie są to inwestycje odpowiadające na zapotrzebowanie w produkcji kontrahentów, tak? A nie nowe uruchamiane technologie. Czyli mamy z jednej strony popyt, bardzo, bardzo mocny, potencjalny popyt, który może być. Z drugiej strony mamy super infrastrukturę badawczą, super doinwestowane uczelnie realizujące wielkie projekty i bezpośrednio badawcze, ale jakby też infrastrukturalne, tak, w postaci laboratoriów. No to najlepszy deal to jest zainwestowanie w spółki, które będą potrafiły połączyć jedno z drugim i komercjalizować te wyniki badań, jak i w drugą stronę wykorzystywać uczelnie do zarabiania na dostarczaniu usług od biznesu. Pani Anno, jeszcze jaki Pani faworyt? Jako pracownik uczelni z dość szerokim potencjałem intelektualnym i naukowym bardzo obawiam się wskazywania konkretnej technologii, więc troszeczkę będę uciekać, ale powiem tak, chyba jeszcze to dzisiaj nie padło. Pamiętajmy, że badania interdyscyplinarne to też nasza przyszłość, czyli na przykład ICT z medycyną czy nanotechnologie w medycynie, wszelkiego rodzaju takie rozwiązania, tak, angażujące naukowców z różnych dziedzin. Na to bym zwróciła uwagę. I myślę, że powiedziałabym po raz kolejny, że jeżeli byśmy wiedzieli na pewno na to jedno jedyne inwestować, to pewnie nas by tutaj nie było w tym miejscu w tej chwili. I jestem bardzo ostrożna we wskazywaniu, bardzo, bardzo jasno, że na pewno idźmy tylko tą drogą. Byłabym bardzo ostrożna w takim radykalnym podejściu do tego, co najlepsze. Będziemy ostrożni. No, kreatywność między innymi polega na tym, żeby nie zamykać sobie dróg. Proszę Państwa, przed chwileczką pan Tomasz Tarczyński wspomniał o tym, że tak, mamy technologię, mamy wspaniały potencjał intelektualny, tylko nie ma czasu i miejsca na to, żeby zapiąć w taki przewidywalny proces wytwarzanie innowacji i wdrażanie ich do przemysłu. Gdyby pan mógł rozwinąć tę myśl, co to znaczy, że nie ma czasu i miejsca? Nie.
jak zacząć odpowiedź na to, na tak postawione pytanie. Myślę, że czy jest jakiś, jest problem, myślę, bardziej w rozwiązaniach systemowych, że transfer technologii, o którym wszyscy mówią i o którym wszyscy chcieliby się zajmować i go usprawniać i udrażniać i rozwijać, on nie funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować. Ja nie mówię, że nie można znaleźć dobrych przykładów, bo pewnie takie przykłady można by wskazać, natomiast no coś jest na rzeczy, że jak myślimy o rozwoju, nie wiem, produkcji czy rozwijaniu z punktu widzenia przedsiębiorcy, to patrzymy na technologie, które pracują w Niemczech, pracują gdzieś za granicą, są sprawdzone i po takie sięgamy. Pan dyrektor pewnie mógłby namnożyć przykładów ze starej perspektywy finansowej, że w większości pewnie gdzieś przedsiębiorcy sięgali właśnie po rozwiązania gotowe. Nie było tego, nie było projektów typu badawczo-rozwojowych, łącznie wdrożeniem w przedsiębiorstwach. Takich pewnie było bardzo mało. Więc myślę, że gdzieś jest problem może w finansowaniu ogólnie badań naukowych, a może braku korelacji między finansowaniem badań naukowych, a ich wdrażaniem. I tu gdzieś jest problem. Najprawdopodobniej to jest rola parków technologicznych. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, bo to by oznaczało, że będziemy mieli na Mazowszu bardzo dużo pracy. A jak jest dużo pracy, to jest zawsze fajnie. Natomiast jak to skutecznie zrobić? Mogę tak jakby z własnych doświadczeń się też podzielić. My w Radomiu prowadzimy tego typu jeden projekt. I wydawać by się mogło, że wszystkie karty mamy w naszych rękach. Mamy duży instytut badawczo-rozwojowy w Radomiu, jeden z większych tego typu instytutów w kraju. Mamy dużego inwestora w postaci Agencji Rozwoju Przemysłu. Mamy jednostkę otoczenia biznesu w postaci Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii, która ma możliwości, wiedzę partnerów przede wszystkim i pieniądze na to, żeby takim wdrożeniem się zająć, a mimo wszystko no, 2 lata pracujemy nad takim projektem i w dalszym ciągu żeśmy go do końca nie dopięli. Gdzieś jest jakaś bariera, może tkwiąca w braku zrozumienia, bo tak jak mówię, przedsiębiorcy dzisiaj patrzą, może chcieliby patrzeć daleko w przyszłość i wybiegać swoimi myślami i rozwojem i myśleniem o swoim biznesie na kilka lat do przodu, na kilkanaście lat do przodu, na to absolutnie nie ma czasu. Dzisiaj no, rynek jest taki, że walczy się o każdego klienta, o każde zamówienie i gdzieś myślenie o rozwijaniu, o prowadzeniu badań naukowych, wdrażaniu wyników badań naukowych, nie ma na to czasu. Znaczy, gdyby było jakieś takie systemowe spięcie i zależność między jednym a drugim, czyli finansowaniem działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniem, pewnie ta sytuacja byłaby zupełnie inna i tych technologii, takich polskich technologii wytworzonych w kraju, opracowanych i gotowych do wdrożenia byłoby znacznie więcej. Panie Łukasz, recepty nie mam, bo ja no, nie wiem dzisiaj. To nie zna pan takiego modelu. Nie znam, znaczy nie znam recepty, jak to usprawnić. Można po prostu nad tym pracować i tak drążyć ten temat konsekwentnie, bo od ręki to ciężko. Nie ma takich warunków stworzonych. Parki naukowo-technologiczne, tak jeszcze raz powtórzę, to jest chyba to miejsce, gdzie ten transfer technologii i te wdrożenia powinny być dokonywane, znaczy wdrożenia to bezpośrednio u przedsiębiorcy, ale transfer tej technologii powinien nastąpić poprzez parki naukowo-technologiczne. Tak to jest na świecie w większości. Jak w tej chwili wygląda ta sytuacja, panie Łukaszu, czyli o jakich brakach systemowych dzisiaj mówimy? Ja myślę, że nowa perspektywa czy zmiana niektórych mechanizmów współfinansowania ze środków publicznych rozwoju firm będzie trochę odpowiedzią na to, o czym mówił kolega. Tak? Jeśli strumień pieniędzy będzie w głównej mierze będzie kierowany na biznes, który będzie miał dobierać partnery w postaci uczelni, które mają
we współpracy z nim, ale jakby w odpowiedzi na jego potrzeby biznesowe działać jak takie jego zewnętrzne R&D, to jest to lepsze, większe prawdopodobieństwo lepszego wyniku finansowego na tak wydawanych środkach, niż jeśli będziemy mieli sytuację, w której naukowiec sam z siebie przygotowuje pomysł na produkt, który później będzie komercjalizował. Tak? To też jest oczywiście, znaczy największe odkrycia w taki sposób powstają, to żeby nie było wątpliwości. Tylko to, co jest ważne, to wydaje się, żeby powstawały w bardzo bliskiej współpracy z biznesem. Tak? Wtedy to, że dwie strony będą wiedziały, że pracują nad czymś, do czego jest wdrożenie, na czym można po prostu zarobić, no bo na samym końcu wszyscy powinniśmy być zdeterminowani do tego, żeby nasza praca przynosiła efekt. Tak? W jakim stopniu dzisiaj więc, czy nauka, czy startupy współpracują w ten sposób z biznesem, żeby rzeczywiście te pomysły fantastyczne, które powstają, skomercjalizować? Taki stan rzeczy, jakbyśmy zrobili taką fotografię z dnia. Startupy to jest troszkę chyba inna historia, tak? No bo startupy to jest bardzo duża część firm, które nie są startupami technologicznymi, tak? czy z branż szeroko rozumianych kreatywnych. I te startupy, o których my mówimy, o których jest najgłośniej, to taka moja prywatne zdanie na temat, dlaczego w całej tej komunikacji temat startupów jest najbardziej nagłośniony. Tak? On jest nagłośniony przez to, że pieniądze w tej dziedzinie gospodarki przyszły najwcześniej do Polski. Tak? Każdy chce kupić pomysł czy 10% w przyszłym nowym Google i każdy go szuka na całym świecie. Tak? I dlatego ta forma rozwoju przedsiębiorczości jest najbardziej nagłośniona, ponieważ te fundusze po prostu są, działają ze środków unijnych, jak i ze środków całkowicie prywatnych. Mają swój marketing, swoje przełożenie na całą komunikację. To, o czym my trochę opowiadamy, do tej pory było jakby mniej na świeczniku, można powiedzieć, tak? Takie tematy nie były omawiane. Biznes, tak jak sobie mówiliśmy, no, my zastanawialiśmy się, kto będzie głównym klientem, tak? Jakby w jakim kierunku powinniśmy pójść. I z jednej strony było kilka takich złotych myśli. Przez chwilę było, że to będą korporacje, tak? Co się okazało, że korporacje w Polsce rozwijają to R&D, powiedzmy, poprawnie w jakimś na razie podstawowym poziomie i to jest początek ich drogi, a ich pierwsze pytanie dotyczy jakby poziomu wsparcia publicznego. No i na dodatek decyzyjność jest całkowicie gdzie indziej, nie tutaj, tak? O tym, czy oni mogą, czy nie mogą de facto zrobić coś dużego. I tak naprawdę my skupiamy się nad małymi i średnimi przedsiębiorcami, którzy są stąd, są z tego regionu. Niektórzy działają dłużej, część z nich już zarobiła i w tej nowej perspektywie, jeśli dostaną dobrze przygotowane mechanizmy, to jest to, o czym trochę mówił Tomek wcześniej, tak? Ta rola także parków w tym jest, narzędzia i uczelni, które poza dydaktyką właśnie w tym powinny się rozwijać, tak? Dostaną narzędzia do tego, żeby inwestować te pieniądze w coś, co jest bardziej ryzykowne, czyli przyszły rozwój, a ze strony środków unijnych będą mieli obniżone poziomy ryzyka, no to dojdziemy do tego, że będziemy robili innowacje, bo będziemy odpowiadać na nie tylko obecną potrzebę rynku, ale także przyszłą, bo biznes będzie w sensie na to odważyć, tak? No taka moja krótka filozofia. Proszę Państwa, zadam taką zagadkę, być może Państwo będą potrafili odpowiedź, Pan Łukasz na pewno zna na nią odpowiedź. Na zachodnich uczelniach, czy zachodnie uczelnie potrafią wypracować ponad połowę swojego budżetu, niektóre nawet 3/4 swojego budżetu z komercjalizacji powstających na tych uczelniach projektów. Jak Państwo myślą, ile jedna z największych polskich uczelni technicznych wypracowała w złotych polskich właśnie takich projektów, które zostały skomercjalizowane? Jaka to może być wartość? Jaki to może być szacunek? Czy mam jakiś typ z sali? Ile to może być złotych? Dwa miliony. Ile? 2 miliony. 60% swojego budżetu. Panie Łukaszu? Ja rozumiem, że chodzi o to, że zachodnie uczelnie w dużej mierze mają strumień przychodów ze swojej działalności szeroko rozumianej R&D, tak, ze współpracy z biznesem bądź z uzyskiwania grantów w połączeniu z biznesem, a polskie uczelnie głównie w związku z dydaktyką, a ta działalność dopiero się rozwija. Ale ja bym tutaj wziął
pod obronę trochę polskie uczelnie, bo tak naprawdę wcześniejszy model finansowania ich rozwoju polegał na tym, że gdy mieli dostać duży poziom dotacji do danego typu przedsięwzięcia, to mieli dosyć mocno ograniczoną możliwość wykorzystywania tej infrastruktury do celów komercyjnych dla przedsiębiorstw. Tak? I tego swojego całego potencjału. Jest, tak, i zresztą te projekty, o których Państwo opowiadacie, nadal są w części z tego finansowane, więc tak naprawdę warunki ustawia finansujący. Jeśli one się zmienią, czyli będzie to, o czym my sobie rozmawiamy, to na takim forum za kilka lat będziemy mogli się spotkać i powiedzieć o tym, że no może nie mamy wskaźniku mitu, ale jesteśmy w połowie, tak? I super, i nie jesteśmy uzależnieni na przykład od sytuacji, która nas czeka, która jest związana z niżem demograficznym, tak? Który też się przełoży na przykład stricte z dydaktyki. Proszę Państwa, co jest więc potrzebne do tego, a tę zagadkę rozwiążemy, ta jedna z polskich uczelni wypracowała w zeszłym roku około 100 tysięcy złotych. Większość polskich uczelni nie wypracowała żadnych przychodów. Żadnych przychodów. To jest taki znak tego czasu. I tak jak pan Łukasz wspomina, to niekoniecznie jest wina wyłącznie oczywiście tych uczelni, tylko raczej błąd tkwi w systemie. Co jest więc, proszę Państwa, potrzebne do tego, żeby te projekty, te pomysły, te technologie, na które tak liczymy, żeby nasz kraj się rozwijał. Co jest potrzebne do tego, żeby choćby uczelnie rzeczywiście dostarczały technologii i wdrażały je razem z biznesem? W pierwszej kolejności to jest potrzeba, przepraszam, wejdę panu, tak żebym tylko sobie jedną tylko myśl powiedział. Jest potrzebne współdziałanie organizacji, tak? Dlatego przed tym, jak byliśmy tutaj, mniej więcej w tym składzie, poza prezydentem Olszewskim, który nie mógł dojechać na forum, podpisywaliśmy manifest, który mówi ogólnie o tym, że powinniśmy współpracować i powinniśmy usiąść razem w danych grupach roboczych i po prostu pracować nad tym, jak działać, by porozumienia faktycznie funkcjonowały, żeby przepływ tych pieniędzy i myśli był realny, tak? To powinno być naszym celem. Razem, czyli kto powinien współdziałać? Wszyscy. Wszyscy. Rzeczywiście, generalnie bardzo ważną rolą, tak patrząc, ja jestem w takiej lepszej tutaj pozycji niż Państwo. Państwo o sobie mówicie, my trochę z dystansu patrzymy na to. Ważną rolą, moim zdaniem niedocenioną, bardzo albo też jeszcze jakoś niewyeksponowaną, są centra transferu technologii, które działają bądź powinny działać przy wyższych uczelniach i powinniśmy dać szansę, znaczy uczelnie powinny dać szansę zarówno naukowcom, którzy chcą rozwijać swoją tylko naukową działalność i dać im szansę pracować, ale wyłuskać też tych i dać im szansę. I tutaj są niestety, to już jest zależne od właśnie dobrej organizacji, nie tyle uczelni, ile naszego systemu, żeby dać szansę tym naukowcom, którzy mają tą smykałkę do wdrożeń, do znajdowania fajnych wdrożeń, zastosowań, żeby oni nie musieli niestety również zajmować się tym, co teraz muszą, czyli wszystkie publikacje, niepublikacje. To jest czasochłonne, oczywiście bardzo ważne i potrzebne. Natomiast właśnie to jest to pytanie, które padło do pana, o co chodzi z tym czasem. Oni nie mają czasu na wdrożenia, bo muszą się rozwijać, jeśli chodzi o naukowce. I to jest bardzo ważne. Natomiast... Czy dobrze rozumiem, że na przykład wydziały, które zajmują się inżynierią lotniczą, mogłyby wyłowić takich inżynierów, którzy mogliby zawiązać współpracę z Doliną Lotniczą? Myślę, że na pewno tak, ale to nie te wydziały. To po to są te centra transferu, to oni powinni być tym miejscem, którzy zbierają zapotrzebowanie z rynku na działalność tych naukowców. Ci naukowcy nie powinni sobie tym głowy do końca zawracać. Oni powinni pracować nad systemem, nad modelem, nad wdrożeniem, a później ci ludzie, którzy są wykształceni, pracują w centrum transferu, wiedzą, jak to przełożyć. Czasami język jest kluczem do współpracy. I myślę, że to jest to miejsce, na którym teraz przynajmniej powinniśmy się bardzo skupić wspólnie. Mówię wspólnie, bo my też chcemy się w to włączać jak najbardziej. Natomiast nie można powiedzieć, że teraz nagle uczelnie powinny zająć się tylko wdrażaniem, bo też jakby spaczymy to wszystko. Proszę Państwa, to jest taki... O, proszę bardzo jeszcze. Szanowni Państwo, jeszcze tylko chciałem się odnieść właśnie a propos do kwestii współpracy i do tego, do takiego mojego właściwie podsumowania pewnie, bo się zbliżamy powoli do końca, jak widzę po czasie. Ale szanowni Państwo, jakby najważniejsza kwestia, która w tym, to jest ta dzisiejsza nasza obecność. To, co dzięki
dzięki dzisiejszemu spotkaniu, dzięki temu, że dzięki działalności czy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, czy samorządami województwa, czy naszemu dzisiejszemu panelowi, możemy się tutaj spotkać, możemy przede wszystkim nawiązać na bliższą współpracę, ale też jedna kwestia, żebyśmy zrozumieli i ja myślę, że to gdzieś tam już powoli czujemy, że między naszymi środowiskami nie powinno być rywalizacji, a przede wszystkim współpraca, bo pracujemy właściwie na identyfikację regionu jako Mazowsza, który, tak jak było powiedziane na początku, ma jedną z największych potencjałów innowacyjnych w Polsce. I w tym zakresie jakby myślę, że czujemy, ja jestem z Płocka, są przedstawiciele Radomia, jest Warszawa, na sali są przedstawiciele z Siedlec, generalnie każdy nasz region ma swoje przewagi konkurencyjne, przewagi, w których możemy się odnaleźć i łącząc te nasze potencjały, wykorzystując potencjał uczelni, który się znajduje w województwie mazowieckim, możemy wykreować naprawdę mocną, silną pozycję nas wspólnie. Proszę Państwa, więc to takie budujące. Łączmy, zróbmy to razem, współpracujmy. Jakie Państwo mają do naszych ekspertów pytania? Nasi goście oczywiście są także do dyspozycji w kuluarach, więc jeśli Państwo mają takie życzenie i taką chęć, to Państwo jeszcze zapewne przez chwilkę będą z nami. Łączmy się, współpracujmy, zróbmy to po prostu razem, bo naprawdę warto. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, Państwu za odpowiedzi na te ważne pytania. Dziękujemy bardzo.